Dzień dobry Państwu. Otwieram 43. sesję Rady Miasta Olsztyna, zwołaną na wniosek Prezydenta Miasta Olsztyna w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Przypominam, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1b znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Prezydenta Miasta Olsztyna wraz z zastępcami, sekretarzem, skarbnikiem, obecnymi już z nami dyrektorami. Witam szanowne panie radne, szanownych panów radnych i witam wszystkich mieszkańców obserwujących sesję za pomocą transmisji w internecie. Drodzy Państwo, zgodnie z logowaniem w systemie posiedzenia.pl, w którym głosujemy, stwierdzam, że mamy kworum i możemy prawomocnie podejmować uchwały. Sekretarzami na dzisiejszej sesji będą panowie Mirosław Gornowicz i Radosław Neumann. Porządek sesji został przekazany Państwu w terminie wskazanym w paragrafie 15 ust. 4 załącznika nr 4 do Statutu Miasta Olsztyna. Następnie wpłynął wniosek podpisany przez przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość pana Radosława Neumanna o rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie pod obrady sesji dodatkowego projektu uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wypowiedzenia umów, kontraktów i porozumień oraz zerwania wszelkich relacji przez gminę Olsztyn, miejskie jednostki organizacyjne i spółki komunalne z podmiotami mającymi siedziby na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt informacja prezydenta na temat działań podjętych przez miasto w związku z zniesieniem pomocy walczącemu narodowi ukraińskiemu. Projekt uchwały został przekazany Państwu radnym na maile. Przypominam natomiast, iż zgodnie z zapisem 20 artykułu 20 ust. 4 do zmiany porządku obrad sesji wymagana jest zgoda wnioskodawcy, czyli w tym przypadku Prezydenta Miasta Olsztyna. A ponadto zgodnie z zapisaniem paragraf 19 ust. 2 załącznika nr 4 do Statutu Miasta Olsztyna porządek sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, a dzisiejsza sesja jest zwołana w trybie nadzwyczajnym, obejmuje jedynie rozpatrywanie uchwał, więc nie byłoby możliwe rozpatrywanie sprawozdania Prezydenta. Konsultowałem się z prezydentem miasta, wnioskodawcą na temat wnoszonego przez Klub Prawa i Sprawiedliwość w projektu uchwały i w opinii wnioskodawcy uchwała zaproponowana wcześniej włącznie z porządkiem obrad wyczerpuje i jest wystarczająca w tym momencie do procedowania. Także nie ma tej wymaganej zgody na rozszerzenie porządku obrad. Uchwały są tożsame. Będziemy dzisiaj o tej uchwale dyskutować. Można w kwestii formalnej, panie przewodniczący? Oczywiście za chwilę udzielę głosu. Ponadto chciałem poinformować, zostałem zobligowany przez przewodniczących trzech klubów Koalicji Obywatelskiej, Klubu Ponad Podziałami i Klubu Demokratyczne Olsztyn do poinformowania, iż nie w sposób formalny, ale podpisują się też jako wnioskodawcy popierający ten projekt uchwały. Teraz zapytam Państwa jak zwykle o to, czy ktoś chciałby z Państwa dodać coś do porządku obrad i udzielam głosu panu radnemu Radosławowi Neumannowi. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, koleżanki i koledzy radni, szanowni państwo. Przypomnę tylko, podpierając jeszcze ten nasz wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, iż zgodnie z treścią artykułu 20 ust. 3 w związku z artykułem 20 ust. 1 zdanie 2 ustawy o samorządzie gminnym, wniosek o zwołanie sesji w tym trybie, takim jak dzisiaj nadzwyczajnym, powinien zawierać porządek obrad wraz z projektami uchwał. W poniedziałek, gdy została nam przesłana informacja o dzisiejszej sesji nadzwyczajnej, tych projektów uchwał nie otrzymaliśmy, jedynie w porządku były one wymienione, dlatego też mój klub, którym mam zaszczyt kierować, wraz z radną niezależną, bo takie poparcie od koleżanki radnej uzyskaliśmy, zaproponował projekt uchwały w tym brzmieniu, jak został przesłany. Też to dostrzegamy, że niejako konsumujący uchwałę prezydencką, ale też dalej idący. Dlatego no, mimo wszystko proszę o poddanie naszego wniosku pod głosowanie Wysokiej Rady. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Udzielam głosu panu prezydentowi Piotrowi Grzymowiczowi. Bardzo proszę. Nie włączyłem. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, wszyscy uczestniczący w naszym dzisiejszym wydarzeniu, jakim jest sesja nadzwyczajna Rady Miasta Olsztyna. Chciałbym króciutko odnieść się do tematu, który jest przedmiotem dzisiejszej sesji, jak i również tej sprawy, którą podniósł pan radny Radosław Neumann. W poniedziałek zgłosiłem w tym czasie byłem w trakcie rozmów i konferencji, które odbywały się z udziałem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu prowadzonej przez pana ministra Szefernakera, wojewodów wszystkich województw, jak i prezydentów miast i innych osób uczestniczących, będących członkami tej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Konferencja odbywała się o godzinie 9:00, trwała około 2 godzin, gdzie żeśmy rozmawiali na bardzo wiele tematów związanych z przyjmowaniem uchodźców. Również na tym spotkaniu, które się odbywało, było zadane pytanie, jakie jest stanowisko ministra spraw zagranicznych w zakresie zrywania, wypowiadania bądź zawieszania umów pomiędzy miastami partnerskimi, pomiędzy samorządami również wojewódzkimi, a ich odpowiednikami po stronie Federacji Rosyjskiej. Pan minister Szefernaker nie czuł się na siłach, ażeby na to pytanie odpowiedzieć i zajął stanowisko następujące, że to pytanie przekaże do ministra spraw zagranicznych i na kolejnym spotkaniu o godzinie 18:00 w poniedziałek również tej odpowiedzi udzieli. Jak państwo wiecie, ja już wcześniej w ubiegłym tygodniu zapowiedziałem po dyskusjach z prezydentami naszych polskich miast, bo takowe opinie między sobą wymieniamy, że jestem co najmniej za zawieszeniem współpracy również z naszym miastem partnerskim, która to współpraca datuje się od roku 93. Oficjalna, ta, która została wówczas podpisana. Były oczywiście również innych prezydentów głosy, że tak, też jesteśmy za zawieszeniem, bo przecież nie mieszkańcy są winni temu, co czyni Putin i jego zausztnicy, tylko po prostu władza. Niektórzy, czy część prezydentów oczywiście miała dalej idące stanowisko, a więc za zerwaniem tych kontaktów. Ja wówczas również zapytany przez media
odpowiedziałem, że na ten temat będę rozmawiał z Państwem radnymi, ponieważ też chciałbym po prostu wypracować taką propozycję, która będzie wychodziła oczywiście nie tylko z mojej strony jako prezydenta, ale i również organu stanowiącego, jakim jest Rada Miasta, jakim są Państwa opinie zebrane również od naszych mieszkańców. A więc byłem w trakcie oczywiście również tych rozmów, jak i jednocześnie zapytań, o których tutaj przed chwilą powiedziałem. O godzinie 18 na konferencji, która trwała do 20, stanowisko ministra spraw zagranicznych było jednoznaczne. Ministerstwo uważa, iż kontakty, które mają samorządy, powinny zostać po prostu wymówione, zerwane. Oczywiście w tej sytuacji i również konsultacji, które odbyłem tutaj z naszymi radnymi, uznałem, że tą treść, którą Państwo otrzymaliście, ta treść będzie jak najbardziej właściwa. A więc projekt był gotowy w poniedziałek. Projekt został po prostu doprecyzowany i przekazany po prostu następnego dnia rano, po, tak jak wcześniej to również tutaj Państwa przed chwilą informowałem, przedstawieniu oczywiście wniosku do Pana Przewodniczącego o zwołanie sesji nadzwyczajnej w tej sprawie, jak i oczywiście również w drugiej, która dotyczy przejazdami komunikacji publicznej, którą chcemy stworzyć, jeśli chodzi o pewne udogodnienia, jeśli chodzi o zwolnienie z opłat dla uchodźców, którzy przekroczyli granicę od dnia 24 lutego. Wcześniej, też chciałbym powiedzieć, miałem przygotowany i w zasadzie podpisany moje zarządzenie, tak to należałoby powiedzieć, prezydenta miasta Olsztyna, wzorem zarządzeń wprowadzonych w innych miastach, chociażby w Warszawie, w Łodzi, gdzie chciałem z marszu wprowadzić te kwestie związane ze zwolnieniem z opłat w transporcie publicznym. W momencie, kiedy okazało się, iż jednak ta sesja nam jest potrzebna i niezbędna, po konsultacji też tutaj z radnymi uznałem, że nie wprowadzę zarządzeniem tego zwolnienia, tylko zostanie przygotowana uchwała. Został poproszony o nią pan dyrektor Marcin Szwarc, Zarządu Dróg Zieleni i Transportu, i ta uchwała znalazła się również w propozycji odbycia w dniu dzisiejszym sesji nadzwyczajnej i na pewno Państwo będziecie na ten temat dzisiaj dyskutować i podejmować stosowne decyzje. To jest jedna strona rzeczy. Od dokument, który Pan Radny w imieniu Klubu Radnych PiS złożył, otrzymałem 3 marca. Przepraszam, nie 3 marca, tylko dostałem, chyba o 18:47 w dniu 28 lutego, tak? Oczywiście ja zgłosiłem w godzinach przedpołudniowych swoją propozycję odbycia tej sesji wraz, tak jak mówiłem, z propozycją oczywiście tej uchwały, która była w trakcie jeszcze, o czym przed chwilą mówiłem, konsultacji. Natomiast wracając do treści merytorycznych, bo uważam, że uchwała przedstawiona przeze mnie jako projekt w pełni wyczerpuje wszystkie zagadnienia związane ze współpracą, gdyż do podpisywania jakichkolwiek umów o współpracy z miastami partnerskimi w różnych krajach upoważniony jest organ wykonawczy. Upoważniony jest oczywiście prezydent miasta po wcześniejszym podjęciu uchwały przez Radę Miasta i udzielenia tym samym na to zgody. A wobec tego chciałbym tylko powiedzieć, że propozycja, którą zawarł pan Radosław Neumann wraz z pozostałymi osobami zgłaszającymi tą
uchwałę, gdzie mówi się o tym, że wypowiedzenie umów, kontraktów, porozumień oraz zerwania wszelkich relacji przez miejskie jednostki organizacyjne i spółki komunalne, no nie znajduje uzasadnienia, ponieważ ja po prostu takich umów nie znam. Natomiast jeszcze raz powiem, to prezydent miasta na mocy uchwały Rady Miasta może podpisywać jakiekolwiek umowy o współpracy pomiędzy różnymi miastami, z którymi mamy, no wiadomo, określone relacje, relacje przyjacielskie, tak to jednoznacznie należy wskazać, jeśli chodzi o różne państwa, z którymi ta współpraca jest prowadzona. Także nie ma potrzeby po prostu tutaj ujmowania jakichkolwiek miejskich jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych, bo takiej współpracy nie ma. Jedynym odpowiedzialnym jest prezydent i na mocy umowy podpisanej przez prezydenta te kontakty miały i mają miejsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W sprawie porządku obrad proszę pan radny Jarosław Babarski. W sprawie porządku obrad. Panie przewodniczący, ja chciałem się odnieść do słów pana prezydenta. Jedna uwaga. Kierunek, panie prezydencie, jest jak najbardziej słuszny. Ja z całą mocą chcę podkreślić, że nie ma wątpliwości, że nadzwyczajna sesja, którą dzisiaj pan zwołał, poświęcona wypowiedzeniu tej umowy, no praktycznie nie powinna podlegać dyskusji. Ale jest mi przykro, panie prezydencie, pomimo różnic, jakie, a szczególnie mnie i pana, chyba to jest oczywiste, dzielą, jest mi przykro, panie prezydencie, że w tak ważnej, kto wie, czy nie, no, użyję historycznym momencie, padło to i z pana słów, jest mi przykro, że w tak ważnym momencie pomija pan część mieszkańców Olsztyna. Pan raczył wspomnieć, dobrze, że uzgodnił panie, pan to... Panie radny, pan, proszę, skończę. Nie, proszę pan, sformułować, już, proszę już sformułować już wniosek. Zmierzam do brzegu. Wniosek do porządku obrad. Przykro mi, panie prezydencie, że pan pominął radnych Prawa i Sprawiedliwości, bo powiedział pan, że uzgodnił ten tekst z innymi radnymi. Jest mi bardzo przykro, że pan nas pomija. Ja się czuję wręcz marginalizowany. Czy ja nie jestem obywatelem tego miasta? Proszę o sformułowanie wniosku. Drodzy państwo, to ja powiedziałem, nie prezydent, że otrzymałem sygnał i prośbę o podanie tego przy porządku obrad, tej informacji, że projekt jest, że podpisują się pod projektem uchwał trzy kluby rady będące w Radzie Miasta Olsztyna. Natomiast swoją opinię i także w imieniu mieszkańców, których pan reprezentuje, czy też ich opinii, będziemy mogli w czasie sesji wyrazić. Myślę, że w tym momencie będzie najlepiej, jeśli przejdziemy do omawiania uchwały. Drodzy państwo, przechodzimy w takim razie do punktu drugiego. Jest to projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie dalszej współpracy z partnerskim miastem Kaliningrad, numer roboczy 716/22. Proszę prezydenta Olsztyna, pana Piotra Grzymowicza o przedstawienie projektu. Proszę, panie prezydencie. Dziękuję bardzo, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Projekt uchwały, tak jak zacytował pan przewodniczący, jak i państwo otrzymaliście w formie mailowej bądź pisemnej, dotyczy dalszej współpracy z partnerskim miastem Kaliningrad. Uzasadnienie następujące. Jak wszystkim nam wiadomo, państwu szczególnie, współpraca pomiędzy naszymi miastami sięga swoją historią do lat 70. XX wieku. Po przerwie została wznowiona w roku 1993. Zresztą dołączyliśmy również państwu pierwszą umowę, tą podpisaną właśnie w roku 1993, którą podpisywał ówczesny prezydent miasta Jerzy Grzegorczyk z drugą stroną szefem administracji miasta Kaliningradu.
Kaliningrad stał się jednym z 8 wówczas, gdy podpisywaliśmy tę umowę, ważnych partnerów samorządowych Olsztyna i jedynym miastem partnerskim z Federacji Rosyjskiej. Dotychczasową współpracę ocenialiśmy jako dobrą, dlatego z tym większym smutkiem dzisiaj trzeba spojrzeć na fakt, że wobec bezprzykładnej agresji militarnej Rosji na wolną i niezależną Ukrainę nie może ona być kontynuowana, a wyłączną przyczyną jej zerwania jest postawa strony rosyjskiej. Jako samorząd Olsztyna od ponad 30 lat, korzystający z dobrodziejstw, demokracji i pokoju, nie możemy się zgodzić na siłowe rozwiązywanie problemów pomiędzy państwami, łamiące konwencje międzynarodowe, w szczególności zaś poprzez agresję wobec ludności cywilnej. Nie do zaakceptowania dla nas wszystkich jest bombardowanie ukraińskich miast, zabijanie bezbronnych cywilów, w tym dzieci, wspomagane kłamliwą retoryką o zagrożeniach ze strony Ukrainy. Nie do przyjęcia jest też straszenie możliwością użycia broni jądrowej wobec członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, którego Polska jest członkiem. Równie bulwersujący jest fakt, że agresja militarna Federacji Rosyjskiej dotyka też ukraińskiego miasta partnerskiego Olsztyna, jakim jest Łuck. Dlatego trzeba jednoznacznie stwierdzić, że nasze poczucie wspólnoty i empatia wobec dramatu i krzywd wyrządzanych naszym ukraińskim przyjaciołom jest nie do pogodzenia z dalszym utrzymywaniem dobrych relacji i współpracy z miastem leżącym w państwie, co do którego cały cywilizowany świat z wyżej wymienionych powodów uważam, że przyjęcie uchwały o bezzwłocznym wypowiedzeniu umowy współpracy z Kaliningradem jest jak najbardziej zasadne. I w paragrafie pierwszym jest to jednoznacznie zapisane, że Rada Miasta zobowiązuje prezydenta Olsztyna do bezzwłocznego wypowiedzenia umowy o współpracy Olsztyna z Kaliningradem zawartej 5 marca 1993 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję i oddzielam głosu panu radnemu Radosławowi Neumannowi. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Panie prezydencie, kierunek jak najbardziej słuszny i doceniam reakcję. Jeszcze raz podkreślę, inicjatywę bardzo ważną, bo to, tak jak pan prezydent wspomniał, nie Rosjanie są odpowiedzialni za agresję, to obecny reżim, władza putinowska, wszyscy się przekonujemy, że czasy się zmieniają, podejście Rosji, czy to carskiej, czy stalinowskiej, czy sowieckiej, a teraz też putinowskiej, do swoich sąsiadów się nie zmienia. Jest to podejście o znamionach polityki aneksji, podporządkowania i tak dalej, i nieuwzględniania suwerennych decyzji suwerennego państwa, jakim jest Ukraina, o wyborze kierunku, na przykład prozachodniego kursu, jeżeli to w ocenie władcy Rosji może uderzać w jego interesy, nie cofnie się nawet przed użyciem agresji. Kierunek jest słuszny, przy czym ja i tu w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłaszam poprawkę do tego projektu, polegającą na dodaniu do treści paragrafu trzeciego frazy, zobowiązując go do przekazania uchwały merowi i przewodniczącemu organu stanowiąco-kontrolnego Kaliningradu oraz konsulowi generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie w terminie 5 dni od dnia podjęcia. Po zmianie paragraf trzeci by otrzymywał brzmienie: wykonanie uchwały powierza się prezydentowi Olsztyna, zobowiązując go do przekazania uchwały merowi i przewodniczącemu organu stanowiąco-kontrolnego Kaliningradu oraz konsulowi generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie w terminie 5 dni od dnia podjęcia. I krótkie uzasadnienie, no z uwagi na charakter tej uchwały uznajemy za zasadne przekazanie jej
treści władzom miasta Kaliningrad oraz konsulowi generalnemu naszej ojczyzny w Kaliningradzie, żeby też władze państwowe miały świadomość, że miasto Olsztyn wyraża swoją dezaprobatę dla działań Rosji też poprzez właśnie wypowiedzenie umowy partnerstwa z Kaliningradem. Ja tą poprawkę złożę przewodniczącemu za chwilkę na piśmie. I jeszcze jeden wątek w porządku do sesji. Pojawiła się autopoprawka. Mam pytanie, na czym ona polega, czy ona, bo nie otrzymaliśmy tak zatytułowanego dokumentu, czy ona została już uwzględniona w treści, którą otrzymaliśmy, czy też to jest oddzielny dokument, bo o autopoprawce, no ja jako radny nic nie wiem. To takie moje pytanie. Dziękuję. Dziękuję. Udzielam głosu panu radnemu Jarosławowi Bobarskiemu. Ja będę kontynuował oczywiście ten wątek, w którym pan mi próbował przeszkadzać, co jest normą u pana, panie przewodniczący. Otóż powiedział to pan, ale wybrzmiało to również w słowach pana prezydenta. Powtórzę jeszcze raz. Przykro mi, że państwo dzielicie tak ludzi, a jesteście za tolerancją i jesteście za równością. Przykro mi. Ale trudno. Tak to już jest z wami. Panie prezydencie, gdybyście w sposób koncyliacyjny zaproponowali ten tekst projektu uchwały, który jest, jak powiedział mój kolega, słuszny, pożądany i w zasadzie bezdyskusyjny, to uniknęlibyście państwo, a są wśród nas nauczyciele, a może przysłuchują się nauczyciele. Skoro mamy podpisywać tak ważny dokument, to warto by było, żeby go przeczytać. Uniknęlibyśmy lapsusów językowych. Nauczyciele to określają, że styl w uzasadnieniu. Literówka, panie prezydencie, ja nie będę wam wskazywał. Pan był łaskaw w uzasadnieniu używać słów uzasadnienia, ale słowo jest inaczej brzmi niż tekst pisany. Uniknęlibyście wtedy takich lapsusów. I to jest taka uwaga, i to nie jest złośliwość. Jak przygotowujecie tak ważne dokumenty, to warto by było to przeczytać. To jest po pierwsze. Panie prezydencie, pytanie jest do pana, bo pan to powiedział, że to jest pierwszy dokument. Udostępnił pan nam tekst umowy z 93 roku. Dlaczego nie udostępniono nam innych dokumentów? To znaczy, jakie są inne dokumenty? I prosiłbym, żeby pan je wyartykułował. Dlaczego o to pytam? Skoro pan zaczął o tym, no to paragraf 5, panie prezydencie, w tym dokumencie, tym pierwotnym dokumencie, mówi, że umowa obowiązuje na 5 lat. Umowa obowiązuje na 5 lat i w drugim zdaniu umowę przedłuża się o następne 5 lat przy zgodzie obu stron. Proszę o interpretację paragrafu 5. To znaczy, że mówimy o umowie, która już nie obowiązuje, i prosiłbym o interpretację paragrafu 5, panie prezydencie. I teraz szczegółowe powody zawiera uzasadnienie w paragrafie 2. No ale pytanie jest takie. Współpraca rozwijana była w następujących dziedzinach. Cytuję, żeby nie było, cytuję. Ekonomika, kultura, nauka i oświata, ochrona zdrowia i dziedziny zbliżone. Sport i turystyka. Pytanie, panie prezydencie. Jakie są w tej chwili wzajemne projekty realizowane w ramach tej współpracy? Czy my jeszcze w tej chwili realizujemy jakiś projekt, na przykład ten we współpracy ze wsparciem Unii, programu unijnego, który był realizowany, ja w tej chwili już nie pamiętam, czy on jest rozliczony, tak? Rozliczony z obwodem kaliningradzkim i chyba z Kaliningradem. I proszę o odniesienie się do tych pytań. Dlatego była ta nasza poprawka, bo my tak na dobrą sprawę nie wiemy. Pan przedstawił, pan to powiedział. Pierwotny dokument, pierwszy. Jakie są inne dokumenty i o czym one mówią? Do radnych, do Adriana. Dziękuję. Udzielam głosu pani radnej Ewie Zakrzewskiej. Bardzo proszę. Panie
Przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Właśnie tutaj, o czym wspomniał radny Babalski, umowa i współpraca odbywała się również na poziomie na przykład Izby Lekarskiej. My, lekarze, współpracowaliśmy od wielu lat z Kaliningradem i to była bardzo dobra współpraca. Tym niemniej uważam, że rzeczywiście w tej chwili, kiedy zrywamy tą naszą współpracę, obowiązuje ona wszystkie jednostki miasta i wszystkie organizacje. I chciałam tylko powiedzieć, że to, że zrywamy tę umowę, to nie jest to jakieś wypowiedzenie przyjaźni nawet z osobami, z którymi od wielu lat współpracujemy. To jest po prostu pokazanie, że my jako Olsztyn, jako mieszkańcy Olsztyna nie zgadzamy się na wojnę, nie zgadzamy się na to, że została ta wojna wypowiedziana i znając media narodowe, które są tam w Rosji, to zdajemy sobie sprawę, że ci mieszkańcy Kaliningradu nawet chyba do końca nie bardzo wiedzą, co się dzieje na terenie Ukrainy. I taki sygnał zerwania umowy daje nam szansę, że oni dowiedzą się, co się tam dzieje. Także jeżeli chodzi o tą współpracę, naprawdę była to bardzo dobra współpraca, ale jeżeli my zrywamy jako Rada Miasta, odstępujemy i zrywamy umowę, obowiązuje to wszystkie organizacje, wszystkie jednostki, które prowadziły taką współpracę na terenie miasta, łącznie z Izbą Lekarską i lekarzami, a także szpitalami, które w Olsztynie działały razem z Kaliningradem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani radnej. Dołączam się do tego głosu jak najbardziej, że ma to być sygnał od naszego społeczeństwa do społeczeństwa rosyjskiego. I nie oszukujmy się, po agresji na Krymie prezydent Federacji, pan Putin, miał i utrzymywał dalej 85% poparcie w swoim społeczeństwie. To musi być wyraźny sygnał z naszej strony, że nie akceptujemy takiego działania w strefie międzynarodowej. I nie możemy udawać, że jest normalnie. Nie udawajmy, że Rosjanie nie popierają swojego prezydenta i my nie możemy tutaj się od tego odżegnywać. Te działania mają dzisiaj poparcie w Rosji. Ten prezydent ma cały czas bardzo wysokie poparcie i nawet nie musieli fałszować wyborów, żeby je wygrywał. To było po aneksji krymskiej. Dzisiejsza miała być tak samo łatwa i przyjemna. Nie jest. Udzielam głosu panu radnemu Mirosławowi Gornowiczowi. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym i to jest najważniejsze, co chcę powiedzieć. Powiedzieć mianowicie, że klub Ponad Podziałami w pełni popiera stanowisko zawarte w procedowanym projekcie uchwały. Daliśmy temu wyraz na etapie jego jakby redagowania i przygotowywania, o czym wspomniał tutaj pan przewodniczący. Potwierdzamy to w tej chwili. I w zasadzie chciałem poprzestać na tym stwierdzeniu, bo czasami wypowiedź im krótsza, tym ważniejsza, czy tym bardziej wymowna, ale wypowiedzi tutaj, zwłaszcza naszych przyjaciół z PiS-u, sprawiają, że nie mogę powstrzymać się od pewnej uwagi. Mianowicie chcę przypomnieć, że jeszcze tydzień temu państwo nie byliście w stanie poprzeć stanowiska Rady Miasta, mówiąc w uproszczeniu, krytykujące postawę prezydenta Putina. Było wtedy mieszanie w politykę zagraniczną i tak dalej. No, tydzień minął i teraz zupełnie jakby podobne stanowisko nagle nie jest mieszaniem się w politykę zagraniczną. No, to jest taka, przepraszam, ale taka trochę nadgorliwość neofitów świeżo nawróconych, którzy próbują teraz literówki, zdaje się w całym tym tekście jest jedna literówka, czepianie się i różnych rzeczy, formułowanie dalej idących postulatów. Ja mam prośbę, kochani, choćby w tym jednym miejscu, zróbmy wyjątek, jeden raz na cztery lata.
I nie głódźmy się w tej sprawie. Sprawa jest chyba trochę innego kalibru, bo przedłużanie tej dyskusji mam wrażenie, że osłabi wymowę tej uchwały, a chyba nie o to nam chodzi. I tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję. Udzielam głosu pani radnej Halinie Ciunę. Proszę bardzo. Panie prezydencie, koleżanki, koledzy radni, wszyscy, którzy przysłuchują się, mieszkańcy naszej dzisiejszej dyskusji. Ja tak trochę kontynuując wypowiedź swojego poprzednika, chciałabym stwierdzić, że żadne dzisiaj, nawet najostrzejsze słowa wypowiedzi nie są w stanie przykryć faktu okropnej wojny, która toczy się tuż za naszymi granicami. Dlatego składam konkretny wniosek o zamknięcie tej dyskusji po to, żebyśmy wszyscy radni zjednoczyli tylko tę i wszystkich o to serdecznie proszę. Podtrzymuję swój konkretny wniosek o zamknięcie tej dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mamy trzy zgłoszenia przed tym wnioskiem pani radnej Haliny Ciunel, a mianowicie pan radny Czesław Jerzy Małkowski, pan radny Radosław Neumann i pan radny Jarosław Babalski. A w tym momencie poddaję pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez panią radną Halinę Ciunel o zamknięcie dyskusji. Panel do głosowania powinni już państwo widzieć, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dobrze, proszę o wyniki. 13 radnych za, 2 przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo. Dyskusja będzie zamknięta po wysłuchaniu jeszcze 3 radnych, którzy wcześniej zgłosili się do głosu. Udzielam głosu panu radnemu Czesławowi Jerzemu Małkowskiemu. Proszę bardzo. Chyba mamy jakiś, może pan radny ma jakiś problem techniczny, bo nie słyszymy pana radnego. O, teraz tak, proszę. Już. Przeca, ja wczoraj przedzwoniłem do pana przewodniczącego, wtedy kiedy otrzymałem tekst uchwał i poprosiłem pana przewodniczącego, żeby dopisał mnie deklaratywnie i mój klub za poparciem do poparcia tej uchwały, wyrażając swoje poparcie panu prezydentowi w tej uchwale. Proszę państwa, każdy z nas mógł to zrobić. Każdy z nas. Ja zrobiłem to. Nie wiem, dlaczego inni nie. Myślę, że i Łukasz to zrobił, i Mirek to zrobił, a inni nie. Nie mieć proszę teraz pretensji o to. Tak, dziękuję. To prawda, pan przewodniczący klubu dzwonił i tak jak informowałem, zostałem zobligowany do poinformowania, że 3 kluby Koalicji Obywatelskiej, klubu Ponad Podziałami i klubu Demokratyczny Olsztyn prosiły o zadeklarowanie ich poparcia dla tego projektu uchwały i wniosku prezydenta. Udzielam głosu panu, w kolejności jak to było, panu pan radny Radosław Neumann, 2 minuty pozostały.
Proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Szanowni państwo, bo widzę, że dyskusja troszeczkę zmierza jakoś w dziwnym kierunku. Jeszcze raz podkreślę. Jesteśmy jako Klub Radnych PiS za tą treścią uchwały. Od tego trzeba zacząć. To jest realizacja w pewnej części naszych postulatów. Poprawka wynika ze wzmocnienia przekazu, tak jak już tutaj mówimy. Chcemy dać jasny sygnał społeczeństwu rosyjskiemu, gdzie by ono sobie nie żyło, czy właśnie w naszym partnerskim Kaliningradzie, czy w ogóle na obszarze Federacji Rosyjskiej, że Polska, że Olsztyn, samorząd miasta, wspólnota samorządowa nie godzi się na taką politykę, jaką realizuje ich reżim wobec suwerennego narodu i państwa, jakim jest Ukraina. Dlatego chcieliśmy przez tą poprawkę jedynie wzmocnić ten przekaz, żeby od razu ona trafiła do władz miasta i najlepiej jeszcze do konsula generalnego naszej ojczyzny w Kaliningradzie. I tu chciałbym króciusieńko się odnieść do kolegi przewodniczącego Gornowicza. Oszczędźmy sobie, tak jak pan radny wspomniał, oszczędźmy sobie takich przytyków, nie kłóćmy się, bo tu o żadne kłótnie nie chodzi. Chodzi o to, żebyśmy wspólnie wypracowali tą uchwałę, bardzo ważną i zasługującą na poparcie. A proszę się nie odnosić do tego, co było przed tygodniem, bo to było jakieś stanowisko, gdzie nawet o pomocy było bardzo mgliście mówione. To, nad czym procedujemy dzisiaj, to jest konkret. I takich konkretów oczekuję ja, oczekują moje koleżanki i koledzy klubowi. To jest właśnie konkret. A stanowisko z ostatniej sesji było niestety pełne mglistych deklaracji i nie wiem, czy to jest akurat w tej sytuacji Ukrainie potrzebne. Dzisiejsza uchwała będzie jasnym przekazem dla Rosji, że się na ich politykę nie godzimy, a dla Ukrainy też dowodem naszego wsparcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie sądzę, żeby tamto stanowisko było w jakikolwiek sposób mgliste. Było w innej sytuacji narastającego napięcia i zbliżającej się wojny. Dzisiejsza uchwała i też była uchwałą Rady Miasta, bo stanowisko jest formą uchwały Rady Miasta. Proszę, pan radny Jarosław Babarski, pozostało 1,5 minuty. Proszę bardzo, panie radny. Proszę państwa, ja się odniosę do słów pana radnego Gornowicza, bo niestety nie kłóćmy się, oczywiście, że nie, ale proszę pana, nie będzie pan narzucał narracji pańskiej narracji i pańskiej strony. Ja panu powiem, ja podtrzymuję to, co powiedziałem na poprzedniej sesji. Dyplomacja leży w prerogatywach nie samorządu. I to podkreślam z całą mocą. Wtedy jeszcze nie padły strzały. Dyplomacja rozgrywa się do momentu, do kiedy jest i ona możliwa. Proszę odsłuchać sobie tego, co powiedziałem, panie radny Gornowicz. A teraz nie miałem okazji jeszcze uzasadnić, dlaczego, więc wywołał mnie pan, to ja panu powiem. Gdybyście pracowali koncyliacyjnie, bo na czole pan przewodniczący nie ma napisane, pan przewodniczący Rady Miasta, panie radny Małkowski, to pan przewodniczący Rady Miasta powinien powiadomić, że jest taka uchwała przygotowywana, a nie, że my będziemy pytać, panie Małkowski. Niech pan sobie żartów nie robi, bo pana język jest naprawdę trudny do zaakceptowania. I teraz, panie radny Gornowicz, wie pan, dlaczego tamta uchwała między innymi była nie do przyjęcia? Bo gdybyście pracowali koncyliacyjnie w takich uchwałach, to ja panu zacytuję fragment z tamtej uchwały. 15 sekund zostało. Cytuję. Imperialna polityka Rosji była i jest śmiertelnym zagrożeniem dla jej sąsiadów. Ukrainy, Białorusi, państw bałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Polski. Jeśli pan uważa, że Białoruś jest przyjaznym krajem dla Polski, dziękuję to bardzo panu wyczucia politycznego. Czas. Dziękuję bardzo. Pan radny Małkowski, jak i inni radni zagłosowali, zadzwonili do mnie po tym, jak wpłynęły tylko informacje, że takie stanowisko będzie przyjmowane. Więc reakcja była naprawdę bardzo szybka i spontaniczna. Drodzy państwo, dyskusja jest zamknięta. A, widzę głos pana, prośbę o głos pana prezydenta. Proszę, panie prezydencie. Dziękuję bardzo, szanowny panie przewodniczący.
Szanowni Państwo, ponieważ padły pytania dotyczące tej pierwszej umowy i konsekwencji, oczywiście potem dalszych działań i współpracy pomiędzy miastami Olsztyn i Kaliningrad, ja króciutko chciałbym się do tego odnieść. A więc w roku 2008, 12 czerwca, została prolongowana obowiązująca umowa o współpracy pomiędzy miastami partnerskimi, a więc naszymi miastami, gdzie zostało zapisane, że strony ustalają, że umowa o współpracy pomiędzy miastem Olsztyn i miastem Kaliningrad jest bezterminowa z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron. Jednocześnie w roku 2018 została też podpisana deklaracja o współpracy. To jest ostatni dokument między Olsztynem a Kaliningradem, oficjalny z okazji 15-lecia kontaktów partnerskich. I tutaj między innymi, nie będę czytał całości, zapisano, że wymienione strony, zwane dalej partnerami w duchu dobrosąsiedzkiej współpracy i przyjaźni, zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, by trwale przyczyniać się do rozwoju współpracy gospodarczej, społecznej i kulturalnej pomiędzy Olsztynem a Kaliningradem. Ponadto strony oświadczają, że ich szczególna troska będzie zwrócona na budowanie nowych i kontynuowanie już istniejących bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami obu partnerskich miast. No i oczywiście podpisał prezydent i podpisał mer miasta, prezydent Olsztyna i mer miasta Kaliningradu. To tyle odnośnie tych umów, a więc one się przeobraziły z tych pięcioletnich potem już w praktycznie umowy bezterminowe z możliwością, tak jak tu zacytowałem przed chwilą, wypowiedzenia przez jedną czy przez drugą stronę. Co do, króciutko tylko, uzasadnienia, oczywiście tam brakuje po prostu w jednym przypadku, co Państwo zwróciliście, pan radny Babalski, pan radny Mirosław Gornowicz, brakuje on. Stało się to najprawdopodobniej w trakcie przepisywania, gdyż chciałbym powiedzieć, że było to sprawdzane przez po prostu polonistę, który po napisaniu oczywiście pewne swoje uwagi miał, zostało to poprawione. Kochlik widocznie jedynie przy pisaniu, że brakuje tą on, więc ja chciałbym tu pana przewodniczącego prosić o to, żeby oczywiście radca prawny odniósł się, czy możemy to uzupełnić tą on w dokumencie, który no jestem przekonany, za chwilę będzie przyjęty, czy też miałoby to nastąpić w formie autopoprawki, o którą tutaj również w innych zapisach wcześniej Państwo zgłaszaliście, więc bardzo bym prosił radcę prawnego za pośrednictwem pana przewodniczącego o odniesienie się do tej pomyłki pisarskiej. Dziękuję serdecznie i za co przepraszam. Panie prezydencie, ja odpowiem, jeśli będę miał. Pan radny Babalski, widzę, wyłącza mikrofon, ale ja nie udzieliłem głosu. Było drugie pytanie. Nie udzieliłem głosu panu radnemu. Nie udzieliłem głosu, to nie jest komisja. Proszę wyłączyć. O, dobrze. Panie prezydencie, to jest oczywisty błąd pisarski, więc on nie podlega głosowaniu jako autopoprawka. Może zostać poprawiony. To nie jest dyskusja na lekcji lub tego typu, więc drodzy Państwo, ja udzielam głosu. Proszę nie włączać się bez zgody na udzielenie głosu. Drodzy Państwo, dyskusja jest zamknięta. Ja proszę wpisywać też na czacie, jeżeli ktoś chce zabrać głos, na przykład w kwestii formalnej, jeśli jest to kwestia formalna, dyskusja została przez Państwa przegłosowana i zamknięta nad uchwałą. Jeżeli ktoś chce zabrać głos w kwestii formalnej, to proszę o wpisanie tego na czacie, że to jest kwestia formalna. Jeżeli to nie będzie wniosek formalny jest określony w statucie miasta Olsztyna, jaki jest, to nie udzielę głosu albo go natychmiast odbiorę. Proszę od razu o określenie, czego dotyczy wniosek formalny. W pierwszym zdaniu, bardzo proszę. Bez mówienia niepotrzebnie. Proszę, pan Radosław Neumann, wniosek formalny. Proszę od razu powiedzieć, czego dotyczy wniosek formalny. Bardzo proszę. Jako przewodniczący klubu bardzo proszę o uzupełnienie pana prezydenta o odpowiedź na drugie pytanie, które padło w toku dyskusji mojego kolegi klubowego.
Dziękuję. Pola to pytanie. Ale dyskusję sami państwo zamknęli. Głosowali państwo za zamknięciem. Dziękuję. Czy pan radny Jarosław Babarski ma wniosek formalny, bo nie ma wniosku formalnego. W takim razie, szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Najpierw poprawka zgłoszona przez radnego przewodniczącego klubu Prawa i Sprawiedliwości, pana Radosława Neumana. Głosujemy tą zgłoszoną poprawkę. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Jaką poprawkę, panie przewodniczący? Jaką poprawkę? Głosujemy poprawkę zgłoszoną przez klub Prawa i Sprawiedliwości pana radnego Radosława Neumana. Wszyscy państwo dostali ją na maila, treść. Pan Radosław Neumann wnosi, żeby paragraf trzeci brzmiał: wykonanie uchwały powierza się prezydentowi Olsztyna, zobowiązując go do przekazania uchwały mayorowi i przewodniczącemu organu stanowiącego kontrolnego Kaliningradu oraz konsulowi generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie w terminie 5 dni od dnia podjęcia. To jest wniosek klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Proszę o wyniki głosowania. Za 7 radnych, przeciw 12, troje radnych wstrzymało się od głosu, jedna pani radna nie głosowała. Poprawka nie została przyjęta. Głosujemy, szanowni państwo, całość. Głosujemy uchwałę. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwudziestu trzech radnych za. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Gratuluję państwu. Punkt trzeci porządku obrad. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie zwolnienia obywateli Ukrainy z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie. Numer roboczy 717/22. Projekt przedstawi dyrektor Zarządu Dróg Zieleni i Transportu, pan Marcin Szwarc. Proszę bardzo. Dzień dobry. Witam serdecznie, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo. Zarząd Dróg Zieleni i Transportu przygotował uchwałę w sprawie zwolnienia obywateli Ukrainy z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie. Tak brzmi pierwotna propozycja nazwania tej uchwały zgłoszonej od razu na początku tego tygodnia, nad którą pracowaliśmy już tak naprawdę od niedzieli, widząc co się dzieje i też widząc jak reagują organizatorzy transportu w Polsce. Najpierw może uzasadnię krótko, a następnie powiem o tej autopoprawce, którą ustnie chciałbym również zgłosić do tego wniosku. Uzasadnienie wiąże się oczywiście z wsparciem dla osób uciekających, dla osób przebywających już tutaj w naszym regionie, polegającym na umożliwieniu wykorzystania naszego transportu publicznego bez opłat oraz jest również wyrazem solidarności z narodem Ukrainy. W ramach tego wniosku wnoszą również, ażeby zgodnie z artykułem 4 ustępem 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych, akty normatywne mogą wchodzić w życie z dniem ogłoszenia Dzienniku Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Taka możliwość istnieje, jeżeli ważny interes wymaga natychmiastowego wejścia w życie, a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. I tutaj w niniejszym projekcie tej uchwały są wprowadzane uprawnienia dla osób, nie obowiązki. W związku z tym w naszej ocenie stosowanie 14-dniowego vacatio legis jest bezzasadne, stąd prośba o przyjęcie czy o wyrażenie zgody na umożliwienie bezpłatnych przyjazdów od dnia
opublikowania tej uchwały i to byłby wniosek zasadniczy. Natomiast od razu chciałbym zgłosić wniesienie autopoprawki dotyczącej tytułu i dwóch fragmentów samej uchwały. To panie przewodniczący, nie wiem, czy od razu przedstawić tak, tą autopoprawkę. Oczywiście w pierwszej kolejności, tak jak pan prezydent wspomniał, pracowaliśmy nad zarządzeniem, nie wiedząc o tym, że ta sesja zostanie wywołana w dniu dzisiejszym. W związku z powyższym tytuł był przygotowany, dedykowany dla tego zadania. Natomiast w chwili obecnej, gdy jesteśmy już w trakcie procedowania tego wniosku na sesji, to tytuł tej uchwały powinien nawiązywać do naszej uchwały, w ramach której przyznawane są ulgi za przejazdy i tytuł powinien brzmieć: w sprawie zmiany uchwały o określonym numerze Rady Miasta z 6 listopada 2018 roku w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie. To jest nasza uchwała, która zawiera ten katalog i w tym katalogu dopisuje się konkretny punkt i w związku z tym również w treści w paragrafie pierwszym proponujemy zmienić zapis stanowiących załącznik do na określone w paragrafie pierwszym. Natomiast w tabeli w tej 32 pozycji, bo porządkowo przybędzie nam to jako to zwolnienie z opłat jako 32 pozycja, wykreślić słowa na podstawie okazanego dokumentu i rozpocząć zdanie odważne. I wówczas przepis brzmiałby w sposób następujący, czyli uprawniony do bezpłatnych przejazdów byłby obywatel Ukrainy bez względu na wiek, a przynależność jakby tej ulgi brzmiałaby w taki sposób: ważny paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo Ukrainy. Ulga obowiązuje do 31 maja 2022 roku. I prośba o przyjęcie uchwały wraz z autopoprawkami. Autopoprawka. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę, pan radny Jarosław Babalski. Proszę pana, pan bezczelnie mi wyłącza mikrofon, ale już nie będę wracał do tamtej sprawy, więc jakie mam składać wnioski formalne, jak pan mi bezczelnie wyłącza mikrofon? Najpierw pan musi się dopasować do porządku obrad. Proszę pana, i to do procedowania zgodnie z procedurą. To pan proszę musi się dopasować zabierać do regulaminu i nie łamać. W tej chwili dyskutujemy nad uchwałą. Proszę zadać pytanie do uchwały, jeśli ma pan pytanie do uchwały. Tak, mam pytanie do uchwały, a pana apeluję do pana, żeby pan stosował się do regulaminu. Ja chciałbym zapytać formalnie, czy ja dobrze zrozumiałem. Uchwała jest słuszna, natomiast pytam w tej chwili o taką rzecz. Jak państwo chcecie weryfikować, kto wsiada do autobusu? Państwo będziecie robili jakieś checkpointy? Jak będziecie? Czy wszyscy jeździ cały Olsztyn za darmo? Bo kierunek jest właściwy, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Czyli rozumiem, że wszyscy obywatele ukraińscy jeżdżą w tej chwili bez ważnego biletu. Więc jak państwo chcecie to weryfikować? To jest pytanie natury technicznej. Dziękuję. Proszę, pan dyrektor Szwarc, bardzo proszę. W momencie przyjęcia uchwały będą mieli możliwość jazdy za darmo i w momencie kontroli biletów przeprowadzanej przez naszych kontrolerów poprzez okazanie dokumentu przyjęte zostanie tą możliwość darmowej jazdy. To znaczy, że każdy pasażer zajmując miejsce w środku transportu, jeżeli nie ma uprawnień, kasuje bilet, jeżeli posiada uprawnienia, to w momencie kontroli biletów powinien ten dokument okazać, a tutaj tak jak przeczytałem, tym dokumentem może być paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatelstwa Ukrainy. W momencie kontroli biletów. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Są. Proszę, pan radny Radosław Neumann.
Szanowni Państwo, tutaj no, rozumiem, że tutaj sytuacja ma być taka, jak w przypadku każdych osób zwolnionych wyciągają odpowiedni dokument typu, no nie wiem, radny wyciąga legitymację radnego i już jego kontrolerzy jakby nie pytają więcej. Mam takie pytanie jeszcze, przewidujemy jako samorząd, jako pan dyrektor, że obowiązywanie tej ulgi może być konieczne, po prostu jej obowiązywanie może być wydłużone, bo to jest kwestia perspektywa 3 miesięcy. No ja myślę, że może to potrwać dłużej i mam nadzieję, że jako miasto będziemy się z tym liczyli i taką ulgę przedłużymy, gdy będzie taka potrzeba. Dziękuję za głos. Z pewnością tak będzie, natomiast jakąś perspektywę czasową trzeba było po prostu wyznaczyć. Szanowni Państwo, czy są jeszcze pytania do uchwały? Nie ma już pytań do uchwały. Zamykam dyskusję i Szanowni Państwo, głosujemy. Najpierw głosujemy autopoprawkę złożoną przez wnioskodawcę. Kto jest za przyjęciem autopoprawki, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Tak, proszę o wyniki. 22 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Dobrze, głosujemy całość uchwały wraz z autopoprawką. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. Dwudziestu trzech radnych za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Szanowni Państwo, wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 43. sesję Rady Miasta. Dziękuję za udział w sposób zorganizowany dzisiaj i szybki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że będą nas czekały lepsze wiadomości w najbliższym czasie. Dziękuję.